6 czerwca w Galerii MM otwarto wystawę rysunków z Byluta Grzywacza, artysty zmarłego w 2004 roku. Tą wystawą rysunku wracamy ze Zbylutem do gościnnego Chorzowa, do Galerii MM. W zeszłym roku, dokładnie w czerwcu, pokazywaliśmy malarstwo. A tym razem pokazujemy Zbyluta od tej strony takiej bardziej intymnej, bardziej kameralnej, chociaż nie mniej mistrzowskiej, czyli właśnie pokazujemy jego dorobek rysunkowy. Jest to wybór blisko 100 rysunków z całej jego twórczości, czyli 44 lat od momentu ukończenia studiów w Akademii Sztuk Pięknych do momentu śmierci w 2004 roku. Dlatego jest to rodzaj takiej mini monografii poprzez rysunek. I znajdujemy tutaj bardzo wiele wątków, które zawsze były w centrum tej twórczości. Mamy tu też takie osobiste wyznania na temat człowieka, czyli najbliższej rodziny, począwszy od siebie samego. Zawsze artysta zwraca się do tego modela mu najbliższego, czyli właśnie swoją twarz, badając to, jak się zmienia, szukając odpowiedzi na to, kim jest. Portretował też swoich rodziców. Mamy tutaj też portrety rodziców przepięknie wykonane. Motywem ulubionym jest akt kobiecy, który wyraża bardzo wiele emocji, bo to jest też podziw dla natury. To jest oczywiście też erotyzm, ale to jest też wspaniała szkoła właśnie rysunku. Wystawę rysunków z Byluta Grzywacza będzie można oglądać w Galerii MM do 27 czerwca.